Audycję naszą dzisiaj do pań kierujemy. Posłuchajcie wierszy, aforyzmów i fraszek, które wam dedykujemy. Od grzechu zaczął się jej świat, a że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta, zdradliwa, i wierna, i dobra, i zła, i rozkosz, i rozpacz, i uśmiech, i łza, i gołąb, i żmija, i piołun, i miód, i anioł, i demon, i upiór, i cud, i szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, początek i koniec. Kobieta, to ja. W dniu twojego święta zamiast kwiatka fraszkę ci daję, bo kwiatek zwiędnieje, a fraszka zostaje. Nastaw więc ucha i słuchaj uważnie, raz na wesoło, a raz na poważnie. Aforyzmy, fraszki i wiersze dedykują wam, drogie panie, przedstawiciele władz samorządowych powiatu kłobuckiego. Kto mówi, baba diabła warta, doprawdy bardzo krzywdzi czarta. A gdyby przyszedł do mnie anioł, to diabłów sto bym oddał za nią. Mówię jej mądrości i komplementa, tylko te drugie zapamięta. Kobietą jest każda mama, każda ciocia Jasia, ciocia Stasia czy ciocia Ina. Kobietami są artystki, co je znamy z telewizji albo z kina. Każda babcia jest kobietą, każda pani w szkole. Za kobietę musisz uznać swoją siostrę Olę, która jest za mała jeszcze, by iść do przedszkola, a pomimo to kobietą jest już mała Ola. Kobietami są tak samo twoje koleżanki. Od Halinki Piegowatej do Szczerbatej Anki. I Agatka, ta od Jacka, jest kobietą także. I Marylka, co tak brzydko po zeszytach bazgrze. I Beatka, która siedzi w przedostatniej ławce. I Małgosia, co upadła wczoraj na ślizgawce. I sąsiadka z tego bloku, ta ruda Elżbieta, chociaż trudno w to uwierzyć, to także kobieta. 8 marca, gdy nadejdzie, przez jeden dzień cały, nie dokuczaj tym kobietom, dużym ani małym. Małym w dniu tym, jeśli umiesz, zaśpiewaj piosenkę, a tym dużym przynieś kwiatek i pocałuj w rękę. Kobieto, życzę ci, abyś odnalazła w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich ci osobach siłę i piękno stworzenia, w otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia, a w sobie miłość. W oczach twoich się rodzi błękitny cud świtu. Na twoich ustach rozkwita uśmiech wszechistnienia. Patrzę w oczy błękitne i ginę z zachwytu, że ciebie ranek nie tylko przywraca, lecz zmienia. Zawsze zostaniesz młodziutką dziewczyną. Umiesz się starzeć jak szlachetne wino. Jesteś wspaniała, jak róża, jak łania, za którą jeleń po kniejach ugania. Napatrzeć ci się nie mogę dosyta. W mym sercu jesteś jak rzeźba wykryta, jak melodia świerszczy, jak muzyka, którą wraz z serca biciem cichutko cyka. Kobieta kocha lub nienawidzi, trzeciej możliwości brak. Tyle kobiet na ziemi, tyle gwiazd na niebie, jak znaleźć swoją gwiazdę i jak znaleźć ciebie. Mów jej mądrość i komplementa, tylko te drugie zapamięta. Mężczyźni potrafią całymi godzinami dyskutować na jeden temat. Kobieta nie potrzebuje nawet tematu. Każda kochana kobieta jest księżniczką w oczach tego, kto się o nią ubiega i w swoich własnych. Drogie panie, z okazji waszego święta życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i obyście były osobami kochanymi i kochającymi. Oby was otaczali mężczyźni, którzy widzą was piękno, dobro i mądrość. Bądźcie sobą, po prostu bądźcie z nami. Wszystkiego najlepszego. Wy kobiety jesteście niesamowite. Z niczego potraficie zrobić obiad i awanturę. Wszystkiego najlepszego.
Mężczyzno, pamiętaj o wszystkich dziewczętach. Niech każda w dniu święta będzie w niebo wzięta. Kobieta jest kwiatem, który tylko w cieniu mężczyzny może rosnąć i pachnąć. Usta słodkie, humor kwaśny, mina słona, oto w trzech smakach cała ona. Kawa nigdy nie może być za mocna, a piękna kobieta za słaba. Kobieta widzi głębiej, mężczyzna dalej. Dla mężczyzny sercem jest świat, dla kobiety serce światem. Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga skarbem. Drogie Panie, w dniu Waszego święta składam serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, radości, szacunku od mężczyzn i od każdej osoby. Wszystkiego dobrego. Grzeczne dziewczynki marzą o raju, niegrzeczne mają raj na ziemi. Grzeczne dziewczynki chcą mieć dobrego szefa, niegrzeczne są szefami. Kobiety łatwiej przyznają się do błędów niż mężczyźni, dlatego wydaje się, że popełniają ich więcej. Kobieta kochana zawsze odnosi sukces. Prawdziwa kobieta ma dar szczególny budzenia i rozwijania w mężczyźnie tego, co dobre i szlachetne. Kobieta traci wszystko albo nic. Po utracie przyjaciela wygasa w niej przyjaźń. Po utracie kochanka miłość. U mężczyzn jest inaczej. W ich bólu i szczęściu jest zawsze dużo kramarstwa. Kobieta cierpliwie znosi miłość zamiast ją witać. Często broni się przed rozkoszą zamiast jej pragnąć. Kobiety reprezentują triumf materii nad myślą. Tak jak mężczyzna reprezentuje triumf myśli nad nowoczesnością. Drogie Panie, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet życzymy Wam wszystkiego najlepszego. W rozmowie z przełożonymi mężczyźni uczą się wciągać w ramiona głowę. W rozmowie z kobietami wciągać brzuch. Nie ma kobiet niezrozumiałych. Są tylko mężczyźni niedomyślni. Kobieta wierzy, że 2 i 2 zmieni się w 5. Jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę. Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie. Grzeczne dziewczynki marzą o raju. Niegrzeczne mają raj na ziemi. Wszystkim paniom z okazji ich święta my, ta gorsza połowa ludzkości, życzymy im, żeby bardziej przychylały się do tej drugiej możliwości. Wszystkiego dobrego, drogie panie. Istotną wadą kobiet jest to, iż tracimy przez nie zbyt wiele czasu, ale jest to najpiękniej stracony czas. Z kobietą nie ma żartów, w miłości czy w gniewie. Co myśli, nikt nie zgadnie, co zrobi, nikt nie wie. Makijaż najbrzydszą z kobiet w malowniczy zmienia obiekt. Ona kocha przez lata, on zaś przez czas krótki, lecz ona, tylko ona, ponosi wszelkie smutki. Drogie Panie, w dniu Waszego święta najserdeczniejsze życzenia. Dużo, dużo zdrowia, pomyślności, radości, uśmiechu każdego dnia. Niech smutki, troski, żale omijają Was z daleka. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jak długo kobieta potrafi wyglądać o 10 lat młodziej od swojej córki, tak długo będzie całkowicie zadowolona. Co wiedzą 3 kobiety, wiedzą wszyscy.
Nie ma na świecie milszej rzeczy niż miłość kobiety, gdy komu przypadło w udziale. Wiek mężczyzny poznaje się po tym, co mówi, za to wiek kobiety po tym, co mówią o niej. Kobieta umie wszystko wybaczyć mężczyźnie, którego kocha i kochać go nadal, jeśli dzięki niemu odkrywa miłość w samej sobie. Kobieta jest mądrzejsza od mężczyzny, ale najwięcej rozumu musi zużyć na to, by ten fakt ukryć. Mężczyźni chcą zawsze być pierwszą miłością kobiety, to jest ich prostacka próżność. Kobiety natomiast pragnęłyby być ostatnią miłością mężczyzny. W baśniach księżniczki całują ropuchy, a te zamieniają się w księcia. W życiu zaś księżniczki całują księcia, a ci zamieniają się w ropuchę. Jeśli kobieta mówi, że jest zmęczona życiem, znaczy to, że kogoś zamęczyła na śmierć. Kochane panie, z okazji Święta Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, pełni szczęścia, życia rodzinnego, zawodowego i pozazawodowego, rozwijania swoich pasji, ambicji, wsparcia mężczyzn i przede wszystkim ogromu miłości. Dziś dzień szczególny, więc przyjmij życzenia. Niech znikną wszystkie twoje zmartwienia. Niech szczęście i miłość twe serce wypełni. Niech każde marzenie twoje się spełni. Niech na twej twarzy uśmiech zagości, bo dzień dzisiejszy jest dniem radości. Wyjątkiem jesteś ty w tym wielkim świecie. Należą się kwiaty, tobie, kobiecie.